jest taka cisza, to nawet Szanowni Państwo, nazywam się Agnieszka Borysowska, jestem sekretarzem naukowym Księżnicy Pomorskiej i witam Państwa właśnie z gmachu biblioteki w związku z kolejnym wykładem z cyklu Nieznane, ciekawe, cenne ze zbiorów Księżnicy Pomorskiej. Jest to cykl wykładów, w których chcemy spopularyzować nasze najcenniejsze albo bardzo cenne obiekty, które nie są znane szerszemu gronu użytkowników, a naszym zdaniem zasługują na to, żeby się czegoś o nich dowiedzieć. Bohaterem dzisiejszego wykładu będzie rękopis pochodzący z XVII wieku, z samej końcówki XVII wieku. Rękopis, który stanowi relację z podróży i o którym dotychczas nie za wiele wiedzieliśmy, ponad to, że interesował on badaczy XIX-wiecznych i pozostawili oni kilka bardzo ogólnych wzmianek na temat tego dokumentu w swoich pracach. Jednak za sprawą badań, którym został poddany w ostatnim czasie ten rękopis, dowiedzieliśmy się na jego temat więcej i te ustalenia będą dzisiaj tematem wykładu. Przekażę je opiekun tego dokumentu, bibliotekarz z sekcji rękopisów Księżnicy Pomorskiej, a jednocześnie doktorant Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, pan Michał Gierke. Serdecznie zapraszam pana Michała do wygłoszenia wykładu. Państwu natomiast życzę miłego odbioru i zachęcam Państwa do zadawania pytań w komentarzach. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zacznę od być może banalnego stwierdzenia, że ludzie podróżowali zawsze. Nie wiadomo, czy jest to efekt jakiegoś genu, który odziedziczyliśmy po naszych przodkach jeszcze z paleolitu, bowiem dobrych kilkadziesiąt tysiącleci zajęło nam nauczenie się osiadłego trybu życia, czy też po prostu taka jest natura ludzka, że lubimy odkrywać nowe światy. W każdym razie przez te setki lat, kiedy ludzie podróżowali, zmieniały się oczywiście ich motywacje. Najczęściej podróżowano w sprawach, powiedzielibyśmy, służbowych, czyli handlowych. Ale w Europie nowożytnej modne stały się na przykład tury kawalerskie, czyli podróże młodych mieszczan, młodych szlachciców, którzy zwiedzali Europę. Bardzo modne stały się podróże studyjne, poświęcone na przykład zwiedzaniu różnych uczelni czy bibliotek. Z czasem coraz częściej podróżowano też w celach rekreacyjnych. Na przestrzeni wieków zmieniały się także sposoby dokumentowania podróży. Dzisiaj jest to bardzo łatwe. Po prostu robimy zdjęcie, możemy nagrać film, możemy nagrać też dźwięk. Jest to rozwój technologii spowodował, że jest to właściwie rzecz banalna. Kiedyś było z tym trudniej. No, trzeba było spędzać godziny nad tym, żeby zapisać, w odpowiedni sposób zredagować, jeżeli chciało się swoje wspomnienia z podróży pokazać innym osobom. I w efekcie doprowadziło to do wytworzenia całej grupy gatunków związanych z opisywaniem podróży. Nim przejdę do omówienia zabytku, który dzisiaj jest, któremu poświęcony jest mój dzisiejszy wykład, czyli rękopisowi z końca XVII wieku z kolekcji rękopisów Księżnicy Pomorskiej, chciałbym przedstawić Państwu, żeby osadzić go w epoce, kilka przykładów tego, w jaki sposób Pomorzanie podróżowali, ale też w jaki sposób podróżowano przez Pomorze. Będą to teksty
powiedzmy z tej epoki, bowiem sięgają one i początków XVII wieku, a nawet wieku XIX. Szanowni Państwo, wspomniałem, że motywacją do podróży mogły być sprawy służbowe, czyli ktoś udawał się do jakiegoś innego kraju, do innego miasta po to, aby załatwić jakieś sprawy. Taką podróż odbył słynny pomorski orientalista Andreas Miller Greiffenhagius, którego w drugiej połowie lat 80. XVII wieku na swój dwór wezwał cesarz niemiecki Leopold. Miller musiał udać się do Wiednia. Cesarz w tym celu wystawił mu odpowiedni glejt, na mocy którego Miller mógł korzystać z gościnności różnych gospód, noclegowni i tak dalej. I proszę Państwa, jak wygląda relacja z podróży Millera? Otóż jest ona bardzo lapidarna. Zapisał on po prostu miejsca, w których się zatrzymywał, to co widzą Państwo na slajdzie po prawej stronie, w taki sposób, no po prostu, że tego dnia wyjechałem ze Szczecina, kolejnego dnia dojechałem do Chojny, następnego dnia byłem w Kostrzynie i tak dalej, i tak dalej. Także takie suche sprawozdanie bez żadnych opisów, tylko po to, żeby ewentualnie móc wykonać na jego podstawie jakieś sprawozdanie urzędowe. Tutaj jeszcze inny przykład drugiej podróży Millera do Wiednia. Tym razem nawet nie wypisywał tych miejscowości, przez które przejechał, tylko zaznaczył na tym dokumencie cesarskim, napisał, że tego i tego dnia dotarłem do Wiednia, po 6 dniach wyruszyłem w podróż powrotną. Szanowni Państwo, przez Pomorze podróżował też słynny kartograf Eilhard Lubinus. Zachowała się relacja z tej jego podróży. Ta podróż również była, można powiedzieć, służbowa, ponieważ objeżdżał on Pomorze w celu sporządzenia czy zebrania danych do wykonania wielkiej mapy Księstwa Pomorskiego. Tutaj na slajdzie widzą Państwo drukowaną edycję tej relacji, zresztą nie spisanej przez samego Lubinusa, tylko przez jego pomocnika. Oryginał tego dokumentu znajduje się w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Tutaj natomiast jest edycja z 1850 roku w języku oryginalnym, opublikowana w Baltische Studien. Natomiast relacja ta została również przetłumaczona na język polski i opublikowana w książce Eilharda Lubinusa Podróż przez Pomorze pod redakcją Radosława Skryckiego. Ukazała się kilka lat temu w wydawnictwie Zamku Książąt Pomorskich. Także można sobie w przekładzie tę relację z podróży Lubinusa przeczytać. Oczywiście jest to bardzo suchy opis tego, gdzie Lubinus ze współpracownikami, gdzie się zatrzymali, gdzie zjedli obiad, ile danych zebrali danego dnia, z jakich miejscowości i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, relacja taka na poły służbowa, ale czy podróż taka na poły służbowa, a może bardziej jednak studyjna, taka powodowana pasją, to podróż, którą na początku XVIII wieku odbyło 3 Ślązaków, w tym wielki swego czasu polihistor Gottlieb Stolle. Dziś to jest postać praktycznie zapomniana, ale kiedy żył, był bardzo słynnym naukowcem, specjalizował się w teologii, filozofii, filologii, medycynie, prawie i właściwie wszystkich ówczesnych dyscyplinach miał coś do powiedzenia. Pochodził z Legnicy. Umieściłem tutaj tę relację z tego względu, że znajduje się ona w zbiorach Książnicy Pomorskiej. Jest interesująca też z tego powodu, że jest to jeden z bardzo niewielu odpisów relacji Stollego z podróży. Inne egzemplarze znajdują się jedynie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz w Narodowej Bibliotece w Sankt Petersburgu. Także jest to rarytas i, co chciałbym jeszcze podkreślić, dotychczas nieujawniony
w literaturze naukowej. Także czeka jeszcze na to, żeby go opublikować i ogłosić światu, że w Książnicy Pomorskiej znajduje się ten rękopis. I proszę Państwa, jest to podróż przez północne Niemcy, a więc pozostajemy w kręgu kulturowym, do którego należało Pomorze w dawnych wiekach. I proszę Państwa, podróż tych trzech przyjaciół polegała na tym, że odwiedzali oni wszelkie możliwe biblioteki i uczelnie, przeprowadzali rozmowy z uczonymi, których tam spotkali i je zapisywali. No, najsłynniejszym filozofem, z którym można powiedzieć taki wywiad spisali, był Baruch Spinoza. Także proszę Państwa, jest to no, o tyle ciekawe, że może też wyjawić różne inne informacje na temat tych osób czy uczonych tamtego okresu, którzy dziś właściwie już nie funkcjonują w obiegu naukowym, ale którzy kiedyś wnieśli swój wkład w rozwój nauki. Szanowni Państwo, kolejna relacja znów dotycząca Pomorza, czy właściwie podróży przez Pomorze, to relacja Filipa Heinhoffera, marszanda, który przywiózł na dwór książęcy do Szczecina tak zwany kabinet pomorski, słynny zabytek wykonany na zlecenie, czy słynne dzieło sztuki wykonane na zlecenie księcia Filipa II. Proszę Państwa, Filip Heinhoffer również opisał swoją podróż i tutaj znów mamy do czynienia z takim, powiedzmy, trochę jest to, no, była to podróż służbowa, ponieważ jechał w interesach, ale to jego wspomnienia są już takie bardziej, no, te opisy są bujniejsze, tak? Więcej pisze o tym, z kim się spotkał, co robił, jakie miejsca zwiedził. Proszę Państwa, ta relacja również ukazała się już w przekładzie na język polski, a niebawem, z tego co mi wiadomo, ukaże się wznowienie tego przekładu, także będzie można się z tym zapoznać. Szanowni Państwo, ostatni z tych pamiętników, które chciałem pokazać, żeby złapać kontekst dla itinerarium, o którym będę mówił, to relacja, czy tak jak głosi tytuł, opowiadanie o podróży, którą odbyła młoda Teresa Zittelmann w 1829 roku, będąc 20-latką, razem z rodzicami pojechała w celach rekreacyjnych do Czech. Zwiedziła Pragę, Karlsbad, czy Karlowe Wary i wiele innych kurortów. Proszę Państwa, tutaj mamy do czynienia już z takim opisem, można powiedzieć, erudycyjnym, takim jakby on był szykowany do tego, aby wydać go drukiem. Teresa Zittelmann przede wszystkim nadała tytuł tej relacji. Napisała, że jest to opowiadanie o tym, żeby potomni mogli dowiedzieć się o jej podróży, ale też żeby współpodróżnicy mogli wspominać tę podróż. I proszę Państwa, zaczyna się on taką, można powiedzieć, apostrofą skierowaną do, jak pisze Zittelmann, współmieszczan i współmieszczek szczecińskich, aby słuchali o tym, jak odwiedziła kilka księstw, królestw, była w cesarstwie niemieckim i co tam zobaczyła, jakie zabytki zwiedziła. I proszę Państwa, w samym opisie też widać tę jej erudycję, ponieważ kiedy na przykład zwiedza zamek w Hebie, gdzie zginął Wallenstein, oczywiście nawiązuje do słynnej sztuki Schillera Zbójcy, która traktuje właśnie o tym wydarzeniu. Zabytki, które opisuje językiem, powiedzielibyśmy, literackim, odpowiednio dobiera słowa. Nie jest to relacja pisana na prędce, tylko przemyślana, sporządzona najpewniej już po powrocie do domu, a nie w czasie podróży.
Szanowni Państwo, to podsumowując, można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z kilkoma rodzajami podróży, czyli były i podróże służbowe, i podróż studyjna, i podróż rekreacyjna, i różne formy opisania, albo zdawkowe, suche sprawozdanie w punktach, dokładna relacja z zapisem wypowiedzi poszczególnych osób, jak w przypadku rękopisu Sztolego, lub też, no, można powiedzieć, już utwór literacki szykowany do druku. Do którego z tych gatunków należy zabytek, o którym chcę Państwu opowiedzieć? Nim odpowiem na to pytanie, chciałbym najpierw opisać jego formę i treść. Szanowni Państwo, jest to bardzo niepozorny rękopis. No, można powiedzieć, że niewiele większy od smartfona, ponieważ jest to rękopis formatu oktawo, czyli mierzący 16 na 10 cm. Co ciekawe, ma oprawę kopertową, to znaczy taką, która zabezpiecza blok przed ewentualnymi uszkodzeniami, a więc znakomicie nadaje się do zabrania w podróż. Proszę Państwa, rękopis liczy 252 karty zapisane jedną ręką. Co składa się na jego treść? W rękopisie tym, czy w tym itinerarium, możemy zapoznać się z przebiegiem dwóch podróży anonimowego podróżnika. No, do tej pory, czy jak na razie, jest on anonimowy, ale do tej kwestii identyfikacji autora przejdę jeszcze później. Proszę Państwa, pierwszą podróż podróżników odbył, czy rozpoczął, w kwietniu 1694 roku. Wyjechał z Kołobrzegu. Następnie podróżował przez północno-niemieckie terytoria, odwiedzając m.in. Berlin, Magdeburg, Brunswick, Hanower, Hamburg, Osnabrück. Dużo czasu spędził w Niderlandach, co zresztą widać na obrazku, na tej mapie, to zagęszczenie miejsc, które odwiedził w Niderlandach. No, tam dokładnie zwiedził Amsterdam, Rotterdam, Hagę, Brugię, Brukselę, Gandawę i inne miasta. Następnie z Rotterdamu popłynął na Wyspy Brytyjskie. Tam przynajmniej kilka lub kilkanaście dni spędził w Londynie, dokładnie zwiedzając wszystkie budynki czy instytucje publiczne londyńskie. Następnie zwiedził też Oxford i Cambridge, po czym powrócił do Rotterdamu i udał się w dalszą podróż. Jeszcze chwilę zabawił w Niderlandach, a potem zwiedzał południowo-niemieckie miasta. Zaczął od Kolonii, ale potem posuwał się na południowy wschód, odwiedzając m.in. Frankfurt nad Menem, Moguncję, Norymbergę, Monachium, aż dotarł do Wiednia. Z Wiednia udał się na krótko do Bratysławy, potem wrócił do Wiednia, następnie wyruszył do Pragi. Pragę jeszcze dosyć szczegółowo opisał w swojej relacji, natomiast pozostałe miasta, które znajdowały się na drodze powrotnej do Kołobrzegu, bardzo zdawkowo tylko wyliczył, i to w takiej kolejności, która nie pozwala na rekonstrukcję jego trasy. Dlatego ta linia na mapie urywa się w Pradze. Komentując te miejscowości, których nie opisał, dał tylko wskazówkę, że o tym, co można w nich ciekawego zobaczyć,
można przeczytać w dziełach drukowanych. Proszę Państwa, rękopis zawiera także opis drugiej podróży, znacznie krótszej, którą nasz podróżnik odbył w 1698 roku. Wyjechał w lutym z Kołobrzegu, udał się przez Gdańsk do Królewca, tam spędził kilka dni, następnie wrócił przez Elbląg, przez Gdańsk i przez Słupsk do Kołobrzegu. Tutaj nie znamy dokładnych dat, zresztą w tej pierwszej podróży też nie wiadomo, jak długo ona trwała, ponieważ niezbyt skrupulatnie datował swoją podróż. Znaczy wiemy, kiedy wyjechał, wiemy, kiedy był w Anglii i tutaj podobnie wiemy tylko, kiedy wyjechał z Kołobrzegu, natomiast ile dni spędził, w którym mieście, tego dokładnie nie wiadomo, chociaż można wnioskować, no, że jeśli odwiedził w Królewcu i bibliotekę, i liczne kościoły zwiedził, i uczelnie, i tak dalej, no to musiał tam być przynajmniej kilka dni. Szanowni Państwo, w trzeciej części rękopisu znajdują się notatki z innych podróży, tak enigmatycznie zatytułowane. Nie wiadomo z jakich, nie wiadomo, czy to są inne jakieś spostrzeżenia z tych dwóch podróży, które są dokładnie opisane, czy są to notatki z podróży, które autor odbył wcześniej lub później i je dołączył do tego rękopisu lub przepisał. Tego nie wiadomo. W każdym razie są one mało szczegółowe i zawierają przede wszystkim odpisy rozmaitych aforyzmów, inskrypcji, powiedzeń w różnych językach. Także no tutaj nie ma podstaw, żeby cokolwiek powiedzieć oprócz tego prawdopodobnego miejsca pochodzenia, no jeżeli coś jest powiedzmy w języku francuskim, można, chociaż to był popularny język też, więc no trudno tutaj to znaleźć tutaj jakiś punkt zaczepienia. Szanowni Państwo, w rękopisie tym znajdują się też pewne uzupełnienia, co mogłoby sugerować, że również, tak jak w przypadku relacji z podróży Teresy Zitelman, mamy tutaj do czynienia z pewnymi zabiegami, które miały ulepszyć tę relację już po podróży. W pewnym miejscu po opisie pierwszej wizyty w Amsterdamie dołączony jest apendyks, czyli dodatek, w którym autor opisał dodatkowe miejsca. Opis ten wykonany tą samą ręką, jednak na innym papierze i ewidentnie został interfoliowany, czyli włączony do tego rękopisu post factum, czy nie post factum, tylko po prostu po zapisaniu tych stron, pomiędzy które został włączony, co świadczy o tym, że autor pracował nad swoją relacją. Innym przykładem mogą być różne marginalia, tak jak tutaj widać na slajdzie po prawej stronie, zapisane no właśnie na marginesie, uzupełnienia czy jakieś dodatkowe inskrypcje. Czasem znajdują się na przykład głównie, o czym zaraz będę mówił, kiedy autor nasz opisuje kościoły, to właściwie ogranicza się tylko do przepisania inskrypcji z epitafiów. Potem natomiast na marginesach pojawiają się dopiski dotyczące na przykład organów w tym kościele, że były zbudowane w tym i w tym roku przez takiego i takiego budowniczego. Więc świadczy to o tym, że w pewien sposób chciał on uzupełnić swoją relację, no, dodać do niej więcej szczegółów, które być może miał zapisane jeszcze w jakimś innym notatniku. Tego nie wiemy. Nie mamy takich materiałów. Struktura opisów. Proszę Państwa, każde miasto, właściwie można w przypadku każdego miasta, które odwiedził nasz podróżnik, można wyróżnić takie cztery główne obszary tematyczne czy zagadnienia, które go interesowały. Na początku zawsze jest taki bardzo
ogólny opis miasta. Co ciekawe, im bliżej miejsca zamieszkania, czy miejsca wyjazdu, im bliżej koło brzegu, tym te opisy ogólne dotyczące miast są bardziej zdawkowe, natomiast im bardziej się oddalał, zwłaszcza w przypadku miast niderlandzkich i angielskich, te opisy są bardziej rozbudowane, tak jakby chciał przekazać jakieś informacje innym osobom, które mogły nie widzieć na przykład Londynu, ale które zwiedzały Szczecin, więc za bardzo opis Szczecina ich mógł ich takich osób nie interesować. Doszło nawet do tego, że w przypadku miast angielskich dał krótki opis Anglii ogólnie, jako takie, jako państwa. Tak, żeby przekazać informacje, jakie zebrał na temat tego kraju. Drugim takim elementem opisów są budowle publiczne i pomniki. Tutaj mówiąc budowle publiczne, mam na myśli przede wszystkim kościoły, ale też ratusze, zamki i pomniki znanych osób, które funkcjonowały w danych miastach. Trzeci taki ważny obszar, ważny dla autora, ważny temat, to były biblioteki. Właściwie w każdym mieście, gdzie była jakaś większa czy bogatsza biblioteka, to zajrzał do niej i ją opisał. Opisał jej najcenniejsze zbiory, a także rozmaite kurioza. I czwarta część opisu, to już nie przy niektórych miastach tylko, nie we wszystkich, to są, tutaj tak nazwałem to symbolicznie, waria, czyli rozmaite inne rzeczy, o których chciał zanotować autor. Przede wszystkim są to różne aforyzmy, jakieś inskrypcje spotykane w różnych miejscach, jakieś wypowiedzi osób, które spotykał, zwykle, a właściwie wszystkie te osoby są anonimowe, nigdy nie podaje imion czy nazwisk. I właściwie na tym polega, czy z tego składa się opis każdego z miast, które podróżnik odwiedził. Teraz pokażę, przedstawię Państwu jeszcze kilka przykładów. Ogólny opis miasta. Tutaj, tak jak mówiłem, te opisy się różnią, zwłaszcza to widać, że im bliżej jego rodzinnego miasta, tym te opisy są skromniejsze, im dalej, tym więcej informacji zawierają. I na przykład opis Amsterdamu ogólnie jako miasta zajmuje kilka stron. Opis Londynu zajmuje nawet kilkanaście stron. Tymczasem opis Szczecina, tak jak wspomniałem, to jest jedna strona, albo tak jak tutaj mamy krótki opis Lejdy, co to jest, to też miasto niderlandzkie, ale jakoś widocznie albo go nie zainteresowało, albo może po prostu była Lejda mu znana, ponieważ napisał tylko, że Lejda to jest wielkie i piękne miasto, etc. Na tym zakończył się ogólny opis Lejdy, pióra naszego autora. Proszę Państwa, budowle publiczne i pomniki, to tak jak tutaj można zobaczyć na obrazku, głównie są to odpisy rozmaitych inskrypcji. Najczęściej są to epitafia z kościołów, tak jak tu po lewej stronie widać opis Hagi, gdzie również opis samej miejscowości jest bardzo krótki. Od razu nasz autor przechodzi do rzeczy, że w wielkim kościele zobaczył takie epitafium i przepisuje jego treść. Obok też przykład z innego miejsca, gdzie również główną treść stanowią odpisane epitafia. I na tym właściwie opis budowli się kończy, ponieważ te wprowadzające zdania są bardzo ogólne. Na przykład, gdy opisuje zamek w Berlinie, to pisze, że jest to bardzo piękny gmach i ma piękny ogród. I koniec informacji o zamku w Berlinie. Także żadnych opisów architektury
w tej relacji nie znajdziemy. Proszę Państwa, pomniki. Tutaj zdjęcie współczesne pomnika Erasma w Rotterdamie. Pomnik ten stoi tam do dziś. Nasz podróżnik go opisał. Przepisał również wszystkie inskrypcje, które na jego postumencie się znajdują. Tutaj jeszcze przykład z dzieła drukowanego, z takiego katalogu inskrypcji publicznych. Dla porównania, także dokładnie to, co jest w rękopisie naszego autora, też tutaj ten autor tego katalogu potwierdza, że ta inskrypcja tak brzmiała i ona zresztą do dzisiaj znajduje się. Pomnik ten, no on właściwie to jego historia sięga XVI wieku, ale ten w obecnej formie został wzniesiony czy odnowiony i przebudowany w 1677 roku. Proszę Państwa, to co zajmuje bardzo dużo stron w rękopisie, to opisy bibliotek. I tu znów za wiele nie ma na temat tego, jak te biblioteki wyglądały, jakie to były gmachy, czy nawet gdzie się znajdowały. Czasem zdarza się, że przywołuje nasz autor nazwisko bibliotekarza, który danym zbiorem się opiekował, na przykład będąc w Wolfenbüttel nie omieszkał napisać, że bibliotekarzem jest tam słynny Leibniz. Czasem wymienia też inne nazwiska, natomiast głównie koncentruje się na tym, żeby opisać najcenniejsze zbiory danej biblioteki. Tutaj po lewej stronie mamy tekst dotyczący biblioteki elektorskiej w Berlinie. I tutaj, proszę Państwa, oczywiście na pierwszym miejscu wymienia rozmaite wydania Biblii, inkunabuły, rękopisy i tak dalej, które można było w 1694 roku zobaczyć w takiej izbie kuriozów biblioteki Wolfenbüttel. No, na liście tej znajdują się oczywiście takie eksponaty jak czaszka królika z rogami, skóra kameleona, skóra bazyliszka, tarantula, rozmaite inne gady, a obok nich portrety matki i ojca Lutra, pióra Łukasza Cranacha. Także no, zbiór rozmaitych rzeczy. Pędzla Cranacha. Czwarty element opisów miast to są waria, czyli rozmaite, tak jak wspomniałem, aforyzmy, które gdzieś autor zasłyszał, jakieś inne inskrypcje, które gdzieś rzuciły mu się w oczy, a których nie przyporządkował do konkretnych budowli czy pomników i tego rodzaju teksty. To są teksty. Czasem znajdują się jakieś, również zapisuję jakieś historyjki, ale bardzo rzadko. Oprócz tego bardzo interesujące jest też to, że będąc w Królewcu odwiedził uczelnię i tutaj na slajdzie po prawej stronie widać, że wypisał, sporządził listę płac pracowników tej uczelni. Czyli ile zarabia profesor, oczywiście najwięcej zarabia profesor teologii, pierwszy profesor teologii i tak dalej. No to można sobie zobaczyć na tej liście. Najmniej zarabiali nauczyciele nauk przyrodniczych. Taką listę sporządził też dla gimnazjum w Gdańsku. Nie wiadomo z jakiego powodu, dlaczego go tak bardzo to zainteresowało. Być może sam był uczonym, tego jeszcze nie wiem. W każdym razie to zaliczyłem do kategorii wariów.
i to znajduje się oba obie te listy płac, czyli przypomnę, gimnazjum w Gdańsku i Uniwersytetu w Królewcu znajdują się na końcu opisu poszczególnych miast. I proszę Państwa, jeszcze kwestia autorstwa, o której wspomniałem. No tutaj, że jest problematyczna, o tym wspomniałem. Proszę Państwa, przez jakiś czas za autora tego rękopisu, czyli też za tego podróżnika, uchodził Detlef Marcus Friese. To był, proszę Państwa, taki uczony, który urodził się w okolicach Brunszwiku, ale ostatnie lata życia, właściwie kilkanaście ostatnich lat życia, spędził w Szczecinie jako radca elektora, a potem króla pruskiego. I był to z wykształcenia prawnik, ale wcześniej, zanim osiadł w Szczecinie, bardzo dużo podróżował po Europie. Był dyplomatą, zwiedził wiele europejskich dworów i przed śmiercią zapisał w testamencie swoją bogatą bibliotekę prywatną, bibliotece gimnazjum, wówczas Gimnazjum Karolińskiego w Szczecinie. I proszę Państwa, tak mi się wydaje, że ten pogląd, bo właściwie źródło jego nie jest znane, skąd kto to wymyślił, że akurat Friese był autorem tego naszego rękopisu. Tylko, no nie wiem, po prostu był przekonany, że to nie Friese jest autorem. Może miał te argumenty, ale ich po prostu nie napisał. Mogło też tak być. I proszę Państwa, tutaj jest argument świadczący o tym, że Friese nie mógł napisać tego itinerarium, pomijając już kwestię porównania pisma, które różni się, a znamy rękopisy Friese'ego, to wiadomo, że w styczniu 1695 roku Friese na pewno przebywał w Szczecinie. Tymczasem autor itinerarium w tym czasie znajdował się w Londynie. Także były to dwie różne osoby. Tutaj mamy na slajdzie, proszę Państwa, list Friese'ego do Leibnica, który wysłał właśnie w styczniu 95 roku ze Szczecina do tego wielkiego filozofa. Zresztą pozostawał z nim, utrzymywał z nim ciągłą łączność i korespondencję. I te listy się zachowały. Obecnie można je nawet zobaczyć w internecie, są zdigitalizowane. Sądzę, że Bemer mógł ich nie znać, ale mógł mieć jakieś inne argumenty przeciwko autorstwu Friese'ego, których nie znamy. Szanowni Państwo, jednak
Sądzę, że ta kwestia autorstwa jest bardzo intrygująca i będzie można ją jeszcze w przyszłości pogłębić. Z samego rękopisu można wnioskować, że autor był zainteresowany sprawami naukowymi, zwłaszcza to, że tak pilnie notował, co w której bibliotece się znajduje, jakie cymelia, a także to, że interesował się sprawami uczelni, być może wskazuje, że również sam zajmował się nauką. Proszę Państwa, inne pytanie to jest to, właściwie w jakim celu ta relacja powstała. Tak jak mówiłem na początku, motywacje mogły być różne. Ktoś chciał zachować wspomnienia z podróży dla potomnych, albo i dla samego siebie, żeby po latach je przeczytać. Ktoś potrzebował formalnego sprawozdania z podróży. Ktoś inny mógł chcieć wydrukować. Tutaj w pewien sposób może nas naprowadzić tytuł tego rękopisu. On co prawda nie jest autorski, tylko nadany przez osobę, która katalogowała ten rękopis w bibliotece, ale nawiązuje do takiego gatunku itinerarium, czyli to jest jeden z gatunków tych dzieł zajmujących się opisywaniem podróży. Proszę Państwa, tutaj, bo w tym rękopisie widać, że autor miał pewną wiedzę na temat tego, w jaki sposób takie opisy konstruować. Być może wyniósł ją ze szkoły, ale nie zawsze się do niej stosuje. To widać to w tej strukturze, którą omówiłem, to, że zawsze zaczyna ten opis od ogólnego omówienia miasta. Czasem nawet notuje, ile kilometrów jest pomiędzy miejscowościami, pomiędzy którymi się przemieszczał. Ale brakuje tutaj w tym, żeby uznać to za takie pełnoprawne itinerarium, czyli taki rodzaj przewodnika dla innych osób, który miałby ułatwić, dać praktyczne wskazówki do podróży. Brakuje tu właśnie takich praktycznych wskazówek w tym rękopisie. Poza tym niektóre opisy nadmiernie nasz autor streszcza. Czasem sam nawet subiektywnie je komentuje. Tutaj przytoczę krótko taką, notuję taką opowieść, będąc w Brandenburgu nad Hawelą i opisuję posąg Rolanda. To były takie posągi, które od średniowiecza stały w miastach na prawie magdeburskim. Obecnie niewiele się ich zachowało, ale w Brandenburgu jeszcze jest, można go zobaczyć. Otóż jakiś mieszkaniec opowiedział mu, że w 1675 roku, w przeddzień wielkiej bitwy pomiędzy Brandenburgią a Szwecją pod Ferbelinem, na głowie tegoż Rolanda wyrosła korona z zielonej trawy. I oczywiście różne były interpretacje tego cudownego zdarzenia. Jedni mówili, że oznacza to, iż niebawem Brandenburgia znajdzie się pod władzą króla szwedzkiego. Inni mówili, że to zapowiedź tego, że Fryderyk Wilhelm, elektor, odniesie wielkie zwycięstwo nad Szwedami. No, prawdziwa oczywiście okazała się ta druga opcja, ponieważ Fryderyk Wilhelm pokonał Szwedów, zyskał wtedy miano wielkiego elektora. Nasz autor relacjonuje obie te wypowiedzi, ale dodaje do nich swój komentarz. Otóż uważa, że to są jakieś bajki, ponieważ nieraz widział w innych miastach, że trawa lubi też rosnąć i czy może rosnąć na kamieniach, więc jest to po prostu zdarzenie przypadkowe. Tego rodzaju subiektywne komentarze zdarzają się w tejże naszej relacji z podróży.
Dlatego, proszę Państwa, mówiąc o tym, co jeszcze można byłoby z tym zabytkiem zrobić, tutaj przede wszystkim rysują się takie dwie perspektywy. Pierwsza to jest próba ustalenia autorstwa. Wiemy, że była to osoba na pewno dobrze wykształcona i że mieszkała w Kołobrzegu pod koniec XVII wieku, a przynajmniej czasowo tam przebywała. No tutaj trzeba by było jeszcze wykonać odpowiednią kwerendę i spróbować wytypować potencjalne osoby, które mogłyby być autorem tego zabytku. Inna sprawa, jest to znakomite źródło wszelkich tych inskrypcji, które autor nasz przepisał. Często mogły to być takie zabytki, których, czy takie dzieła sztuki, których dziś już nie ma, i w ten sposób można zrekonstruować ich treść. Tutaj to oczywiście wymagałoby dużo pracy, ale może ona być owocna. Trzecia sprawa to jest też dobry, znakomity sposób. Relacja ta pokazuje nam mentalność ówczesną, tak? To, czym ludzie się fascynowali podróżując. Już mniejsza o to, czy była to podróż rekreacyjna, czy studyjna, ale to, na co zwracali uwagę. I to, że tak skrupulatnie dokumentowali te rzeczy, które podziwiali podróżując. Dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, już patrzę, czy są jakieś pytania. Agnieszka Borysowska pyta, gdzie są przechowywane rękopisy opisujące podróże pokazane na początku? Heinhofer, Zittelmann, Miller. Proszę Państwa, tu chodzi o, tak, mamy Heinhofera, ja tu podałem źródło, może to jest niezbyt czytelne. Ten akurat rękopis znajduje się w Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, bardzo bogatej, słynnej bibliotece. Zresztą znajduje się tam kilka innych rękopisów Filipa Heinhofera. Co dalej? Miller. Andreas Miller. To właściwie to krótkie sprawozdanie z jego podróży do Wiednia. To nie jest rękopis jego autorski, tylko odpis, który sporządził wielki polihistor XVIII wieku, czyli Elrichs, Johann Karl Konrad Elrichs. Znajduje się on obecnie w zbiorach Staatsbibliothek w Berlinie, w spuściźnie Elrichsa. Podobnie jak ten tutaj, to już jest oryginał, tak, ręką Millera zapisane na tym paszporcie. To też jest element kolekcji, czy część kolekcji spuścizny Elrichsa w Staatsbibliothek w Berlinie. Natomiast portret znajduje się w innym rękopisie, również przechowywanym w Staatsbibliothek. Jest to rękopis, w którym opisano historię Bernau, a Miller był tam przez jakiś czas, pełnił tam funkcję pastora tamtejszego kościoła. Natomiast rękopis Teresy Zittelmann z kolei znajduje się w archiwum miejskim w Karlsruhe, też w spuściźnie rodzinnej, która została do tego archiwum przekazana. Pani Łucja Wierzycka pyta, czy są jakieś typy na autora, skoro wiadomo, że z Kołobrzegu ktoś. No tak jak wspomniałem, wiadomo, że z Kołobrzegu, wiadomo, że była to osoba wykształcona i zainteresowana światem, ale typów jeszcze żadnych nie ma. To jest kwestia dalszych badań.
które może pozwolą wytypować jakieś osoby. Grzegorz Piskorz napisał architektura. Sądzę, że chodzi tu o pytanie, czy są opisy architektury. Otóż są, ale tak jak mówiłem, bardzo lakoniczne. No tak jak wspomniałem, opis zamków w Berlinie zamyka się w jednym zdaniu, że był to piękny gmach i miał piękny ogród. Podobnie też wygląda opis Szczecina. Tutaj to było pierwsze miejsce, które nasz podróżnik odwiedził, przybywając tutaj w Skołobrzegu. No, Szczecin był wtedy trochę, a może i bardzo zniszczony po oblężeniu brandenburskim, które miało miejsce kilkanaście lat wcześniej, w 1677 roku, co też tutaj autor zauważył, ponieważ napisał, że jest to miasto położone nad Odrą, o murowanych domach, które były bardzo zniszczone, ale obecnie są już trochę odremontowane, natomiast kościoły dalej są, szczecińskie kościoły są wciąż zniszczone. Jedynie kościół świętego Jakuba został trochę odremontowany, ale wciąż nie ma hełmu i tak dalej, i tak dalej. Ponadto wspomina też o zamku i że przy tym zamku znajdowała się bardzo piękna stajnia. Także taka architektura go zainteresowała. To chyba wszystko. Nie widzę tu już więcej. Coś jeszcze jest? Przykład jakiejś inskrypcji z tekstu domniemanego autora. Tutaj znów Grzegorz Piskorz pyta. Tutaj pokazywałem jakieś inskrypcje. Zaraz. O, na przykład tutaj, tak po prawej stronie, a i po lewej stronie też widać przepisaną inskrypcję, albo jeszcze lepiej widać, o tutaj, inskrypcja z pomniku Erasma w Rotterdamie. W lewym górnym rogu mamy tekst z rękopisu, pod spodem jest drukowana edycja z katalogu w inskrypcji pomnikowych, który został wydany o mniej więcej w tym samym czasie, co odbywała się podróż Kołobrzeżanina, bowiem pod koniec XVII wieku w Gdańsku to dzieło zostało wydane. Także tutaj widać, w jaki sposób ten nasz autor te inskrypcje przepisywał. I to chyba koniec. Tak? Są jeszcze pytania? Bo ja tutaj, mi się chyba coś tutaj nie aktualizuje. Pani Monika Panter pyta, jest. Czy źródło jest dostępne online? Niestety jeszcze nie jest dostępne online, aczkolwiek prace nad udostępnieniem trwają już, ponieważ mamy tę treść zeskanowaną. Obecnie rękopis znajduje się jeszcze w konserwacji. Właściwie oprawa jego, ona była uszkodzona i sądzę, że w niedługim czasie będzie można zapoznać się z tym dziełem za pośrednictwem Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Pani Lucja Wierzycka, czekamy zatem na rozszyfrowanie autora tego tekstu. Pozdrawiam. Aha, jeszcze Agnieszka Borysowska pyta, a czy jest opis Gdańska? Tak, rękopis zawiera opis Gdańska, zawiera także opis słynnej biblioteki gimnazjalnej. Nie wiem, czy ona już wówczas była gimnazjalna, czy ona była od początku gimnazjalna? Chyba nie, miejska to była, miejskiej biblioteki ufundowanej przez Bonifaciego.
Tak, też autor tam wymienił co ciekawsze dzieła znajdujące się w tej bibliotece. Gdańsk bardzo krótko opisał, widocznie nie było to jakoś bardzo interesujące dla niego miasto. Oczywiście przepisał różne inskrypcje, a także jakieś tam znalazł też, czy zauważył inskrypcje odwołujące się do ówczesnego króla Polski Augusta II Mocnego. Tak, też je przepisał. Także no, jest tam kilka ciekawych informacji. Natomiast tutaj tylko tak jeszcze na marginesie wspomnę, że o Słupsku napisał bardzo mało, jedną linijkę. Napisał, że Słupsk to bardzo kiepskie miasto. I tyle. Nie wiem, czym sobie Słupsk na to zasłużył. Widocznie nie zauroczył go ani Zamek Słupski, ani inne, czy kościół tamtejszy, tamtejsza fara. No tak, w taki sposób podsumował Słupsk. I tak, czy jeszcze jakieś pytania? Chyba koniec. Nie widzę żadnych pytań, także serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne wykłady z cyklu Nieznane, ciekawe, cenne ze zbiorów Księżnicy Pomorskiej.